Sturm, Abteilung, to nie jest organizacja szturmowa, tylko Sportabteilung, to jest organizacja sportowa. Witamy serdecznie w kolejnym odcinku Historii Hiking. Jesteśmy na Dolnym Śląsku, w Świdnicy. Jest piękna pogoda, jak widzicie. Co nas tutaj sprowadza? Sprowadza nas rok 1929, a dokładnie jesień tego roku. Gdyż właśnie w 1929 roku jesienią hitlerowskie bojówki rozbiły tutaj zgromadzenie SDP, które odbyło się w jednej z dużych restauracji. Rozbiło, niszcząc całkowicie restaurację i powodując potężną, wielką, terrorystyczną zadymę. W związku właśnie z tym wydarzeniem odbył się tutaj proces, który był żałosną farsą. Ale na tym procesie zeznawał szef NSDAP, niejaki wówczas Adolf Hitler. A sponsorem dzisiejszego odcinka jest firma Letty Shops. Działa to tak, że Letty Shops zwróci Wam część pieniędzy wydanych za Wasze zakupy. Sklepy dają prowizję Letty Shops za polecanie właśnie ich asortymentu. A tą prowizją Letty Shops dzieli się właśnie z Wami. Warto zatem zainstalować sobie wtyczkę do przeglądarki, a ona umożliwi Wam zobaczenie, czy sklep internetowy, w którym robicie zakupy, zwróci Wam właśnie ten cashback, czyli to, co dostajecie od Letty Shops, czyli te właśnie wydane przez Was pieniądze. Sieć sklepów jest bardzo duża, na przykład Allegro, Zalando, AliExpress. Warto tam zaglądać regularnie, bo można trafić na kilkukrotnie podwyższone cashbacki. Zatem jak najszybciej skorzystajcie z linku w opisie pod filmem, aby się zarejestrować w Letty Shops, a my zapraszamy Was na odcinek. Socjaldemokraci zaplanowali swój wiec 27 września 1929 roku w sali, takiej dużej sali restauracyjnej kompleksu hotelowego, restauracyjnego Volksgarten przy ulicy dzisiejszej, Jagiellońskiej, dokładnie tu, gdzie jestem. Także gdyby ten żeliwny poniemiecki płot potrafił opowiadać, to mógłby opowiedzieć znacznie więcej szczegółów tego wydarzenia, o którym ja dzisiaj zacznę Wam za chwilę mówić. Otóż nie mieli pojęcia, że do ich wiecu i ataku na ich wiec bardzo szczegółowo przygotowywali się narodowi socjaliści. Było ich od 80 do 150, którzy wmieszali się w tłum właśnie w wiecu socjaldemokratów. Większość z nich była ubrana po cywilnemu, ale pod marynarkami mieli oczywiście swoje brunatne koszule. Wiec SPD zgromadził około 700 członków i sympatyków właśnie tej partii. I wszystko szło spokojnie, dopóki przewodniczący tej partii SPD nie zaczął przemówienia, a w tym przemówieniu nie odpowiedział ostro, że narodowy socjalizm odejdzie tak szybko, jak szybko tylko przyszedł. I wtedy szef lokalny świdnicki NSDAP, niejaki Trzeciak, dał sygnał do ataku. A narodowo-socjaliści zjechali tutaj z całego Dolnego Śląska. Z Wrocławia, ze Strzegomia, z Dzierżoniowa, ze Strzelina. Mało tego, jeszcze przed atakiem Trzeciak całkowicie rozpędził. W sensie powiedział, że nie będzie zebrania w Rogoźnicy, aby wszyscy, którzy chcą uczestniczyć właśnie w bójce na socjaldemokratów, mogli przyjechać i zaatakować właśnie tutaj wiec tej socjalistycznej partii Niemiec. I kiedy przewodniczący powiedział, że narodowy socjalizm zniknie i zamieni się tylko w pył, to wtedy oni ruszyli do ataku. Bojówkarze nazistowscy mieli wszystko zaplanowane. Wszystko miało działać jak w szwajcarskim zegarku. Bo na sygnał do ataku nagle na ich głowach pojawiły się hitlerowskie czapki, aby mogli rozróżniać się w tłumie, aby wzajemnie się nie atakować. I ruszyli do ataku. Poszły kufle, stoły, krzesła. Przede wszystkim zaczęto rzucać meble w stronę wyjścia, aby zabarykadować ucieczkę i oczywiście zburzyć jeszcze większą panikę. Wdarli się na mównicę. Poseł SPD uciekł, zostawiając w popłochu swoje notatki, aktówkę, a nawet swój zegarek.
rozpoczęła się potężna jatka. Normalnie zawsze w tamtym czasie obowiązywało prawo, że policja dogląda takich właśnie wieców czy zebrań partyjnych. I było dwóch policjantów, ale oni nie interweniowali. Bali się nazistów. To była jatka. Leciały wszędzie kufle, rozbijane były głowy, łamane obojczyki. Dopiero uspokoiło się wszystko w momencie, kiedy ściągnięto posiłki. I szef świdnickiej policji rozkazał policjantom wyjąć broń. I również rozkazał, aby narodowi socjaliści zostali właśnie w tym całym kompleksie Volksgarden. Ale oni go nie posłuchali. Uformowali się w specjalny szyk i z pieśnią hitlerowską na ustach wyszli na ulicę Świdnicy. Trzymali w trumfie notatki posła SPD, trzymali jego aktówkę i jego zegarek. Udali się potem świętować do swojej właśnie ulubionej nazistowskiej gospody. Straty wyceniono na 1000 marek. Ówczesny zarządca Volksgarden, Kolowitz, powiedział, że rozbito 500 kufli i rozwalono 100 krzeseł i stołów. Naziści wyśmiewali to, tłumacząc, że była to bitwa pod Kolowitz, od nazwiska tego właśnie właściciela. Pod Kolowitz, nawiązując do wygranej bitwy Fryderyka Wielkiego, króla Prus, pod Molowitz i w ten sposób upiększając swoje zwycięstwo nad właśnie zwolennikami SPD. O zadymie nazistowskiej Świdnicy rozpisały się gazety w całych Niemczech. I pierwszym efektem tej właśnie bójki był zakaz przez nadprezydenta Dolnego Śląska, zakaz działalności wszelkich narodowo-socjalistycznych organizacji. W Strzegomiu, we Wrocławiu, w Świdnicy i w Wałbrzychu. Policja świdnicka nawet udaremniła wiec na święto Parity w październiku 29 roku właśnie bojówkarzom NSDAP. Musieli oni świętować w swoich dwóch lokalach, gdzie musieli zapłacić po 1000 marek kaucji, to była horrendalna suma, 10 marek to była dniówka jednego robotnika. Do tego oczywiście dla bezpieczeństwa podawano im tylko i wyłącznie piwo w papierowych kuflach. Drugim efektem tej bójki było postawienie 16 zadymiarzom hitlerowskim aktu oskarżenia. W tym prokurator uznał 4 za prowodyrów. Do tego doszedł akt oskarżenia o narażenie spokoju, narażenie uszkodzenia ciała i do tego oczywiście atak na legalne zgromadzenie partyjne. Oczywiście oni nie przyznali się do winy, dlatego sprawa została skierowana do sądu. I to sąd miał rozstrzygnąć, czy narodowi socjaliści planowali skrupulatnie atak na legalne zebranie socjaldemokratów. Trzecim efektem tej bójki była smutna rzecz. W listopadzie, w wyborach samorządowych 1929 roku NSDAP otrzymało 4 mandaty w Radzie Miejskiej w Świdnicy. Więc mówili, że tak naprawdę oni stawali we własnej obronie. Proces hitlerowskich zbirów rozpoczął się w grudniu 1929 roku w Schweidnitz, dzisiaj w Świdnicy, właśnie w niemieckim sądzie krajowym, dziś oczywiście polski sąd okręgowy. Dokładnie w tym miejscu w grudniu na salę wmaszerowało całe pochody SA-manów w mundurach, w czapkach, dobitnie twierdząc, że to oni byli atakowani, a tak naprawdę tylko i wyłącznie w swojej obronie musieli atakować socjaldemokratów. Oczywiście przewodniczącym tego sądu, tego procesu był niejaki sędzia Berr. Było też 2 prokuratorów, którzy oskarżało, a bojówkarzy hitlerowskich bronił szef działu prawnego NSDAP, niejaki, myślę, że znany wam, Hans Frank. On właśnie zasłynął z tego, że jako prawnik za darmo bronił właśnie nazistów w takich oto procesach jak ten. I oczywiście Hans Frank od razu złożył wniosek o uniewinnienie hitlerowskich bojówkarzy, twierdząc, że to socjaldemokraci rozpoczęli całą zadymę i zaatakowali narodowych socjalistów. Sędzia oczywiście odrzucił ten kuriozalny wniosek i to był tylko, słuchajcie, jedyny moment na tej rozprawie, kiedy oskarżeni nie byli, można powiedzieć, głównymi
szefami całego tego procesu. Oczywiście proces był farsą i to właśnie pokazuje, jak bardzo ważne są niezawisłe sądy, kiedy fanatycy dochodzą właśnie do władzy, kiedy fanatycy stają się politykami. To jest bardzo ważne. I teraz tak, jeden z esamanów powiedział sędziemu, że kłamał tylko i wyłącznie dlatego na policji, bo składał fałszywe zeznania, że uważa sąd za swojego wroga, bo on jest narodowym socjalistą i uważa sąd za swojego wroga. Drugi, kiedy udowodniono mu kolejne fałszywe zeznania, powiedział, że kłamał tylko i wyłącznie dlatego, że cały ten system, który w tej chwili jest, uważa również za swojego wroga. Następny z bojówkarzy zaczął bezczelnie tłumaczyć sędziemu, że Szturm Abteilung to nie jest organizacja szturmowa, tylko Sport Abteilung to jest organizacja sportowa. Kiedy zaczęto czytać rozkazy SA, kiedy prokurator zaczął czytać rozkazy SA, że jest to struktura, która jest wroga państwu, jest to organizacja paramilitarna, która ma atakować państwo. Hans Frank powiedział, że te rozkazy zostały tydzień przed zadymą właśnie w Świdnicy odwołane i kompletnie są nieznaczące. I do tego, aby udowodnić swoją tezę, powołuje na świadka Adolfa Hitlera. Hitler przyjechał do Świdnicy 13 grudnia 1929 roku. Już od rana przed sądem czekał na niego tłum zwolenników. Oczywiście mnóstwo esamanów ubranych w mundury, brunatne koszule. Hitler przyjechał w stroju cywilnym, nie był w mundurze. Wszedł oczywiście na salę i rozpoczął swoje przemówienie. W momencie, kiedy Hitler wchodzi na salę, tych 16 oskarżonych bojówkarzy hitlerowskich wyprężyło się jak struna z hitlerowskim pozdrowieniem. I stało tak wyprężonych przez godzinę, kiedy właśnie Hitler prowadził swoje tyrady. Nie przerwał mu tych tyrad ani sędzia, ani prokuratorzy. Hitler w swoich tyradach oczywiście mówił, że tylko i wyłącznie widzi wygraną w wyborach za pomocą kartki do głosowania. Jest kompletnie przeciwko przemocy i to byłoby obłędem, aby jego i jego organizację oskarżać o jakąkolwiek przemoc. Oczywiście powiedział, że w NSDAP to on głównie wydaje rozkazy, ale zdarzają się przypadki różnego rodzaju jakichś małych potknięć i może być tak, że ktoś z esamanów nosi broń, może być tak, że ktoś rozpocznie jakąś bójkę, ale on obiecuje tutaj sędziemu, że będzie to zwalczał definitywnie. No i pod takimi opowieściami rzeczywiście prokurator wycofał wyrok, w sensie oskarżenie, odnośnie prowodyrstwa i uszkodzenia ciała, a zostawił tylko te mniejsze, wcześniejsze oskarżenia. 23 grudnia sąd uniewinnił większość właśnie oskarżonych, kilku wymierzył areszt, a kilku grzywnę, co było haniebne. I obydwie strony, zarówno narodowo-socjalistyczna, jak i socjaldemokratyczna, nie były zadowolone z wyroku. Obydwie strony się odwołały i nastąpiła druga runda. Podczas drugiego procesu sędzia już był bardziej stanowczy i zwalczał od razu w zarodku wszelkie hitlerowskie prowokacje. Podczas pierwszej rozprawy sędzia w ogóle nie reagował, kiedy krzyczeli, że SPD to żydowski pomiot, albo marne istoty, albo bolszewicka zaraza. Podczas drugiej rozprawy nowy sędzia wlepiał od razu karę grzywny. I tak, kiedy na przykład wchodzili oskarżeni w mundurach SA, od razu dostawali karę grzywny po 20 marek, bo sędzia zakazał przechodzenia w mundurach. Zresztą większość NSDAP-owców miało zakaz w ogóle pojawienia się przed sądem w ich brunatnych koszulach, więc zaczęli ostentacyjnie paradować gołymi torsami. Hitler przyjechał w czerwcu, aby zeznawać właśnie w drugim procesie apelacyjnym. Oczywiście pytania zadawał prokurator. Hitler odpowiadał tak samo, jak odpowiadał podczas pierwszego procesu.
Hitler znowu podniósł kartkę do góry, pokazując, że tylko i wyłącznie za pomocą kartki do głosowania, a więc kartki wyborczej, tylko i wyłącznie aprobuje taki system przejęcia władzy, że nie ma zamiaru przejmować władzy siłą w Niemczech. Dodał tylko, że SA istnieje, bo przecież gdy są słabe struktury państwa, to taka właśnie organizacja jak SA musi bronić społeczeństwo przed marksizmem. To była nowa rzecz, którą Hitler dodał. Oczywiście sąd dopuścił jako oskarżycieli posiłkowych tych, którzy byli pobici przez nazistów w Volksgarten. I tutaj sytuacja jest bardzo dziwna. Adwokatem poszkodowanych zostaje adwokat z Wrocławia, żydowskiego pochodzenia. Od razu stał się on celem antysemickich ataków. Na przykład, kiedy wchodził na salę, ostentacyjnie narodowi socjaliści zatykali nosy, jakoby czują smród czosnku. I sędzia nie reagował. Mimo tego, że kiedy adwokat właśnie tych pokrzywdzonych przycisnął świadka Amana z Wałbrzycha i wyszło, że kłamał, że był w Świdnicy, a mówił, że nie był, odpowiedział świadek do adwokata, że on będzie rozmawiał tylko z Niemcem, z Żydem dyskutował nie będzie. Sędzia oczywiście wlepił mu karę grzywny, ale powiedział, żeby adwokat nie zadawał więcej pytań, sędzia sam będzie oskarżonemu i świadkowi pytania zadawał. Nic więc dziwnego, że Hans Frank, siedząc potem w celi w Norymberdze, czekając na śmierć, pisał we wspomnieniach, że wspomina sędziego jako życzliwego, poczciwego staruszka. W drugim procesie padł jeden uniewinniający wyrok. Część oskarżonych dostała śmieszne, niskie kary. 2, 3 miesiące, 4 miesiące pozbawienia wolności. Nic dziwnego, że obie strony wciąż nie były zadowolone z wyroku, szczególnie ta, która była poszkodowana. Do tego trzeba jeszcze dodać kuriozalne uzasadnienie wyroku, bo sędzia nie uznał narodowych socjalistów za przestępców. Nie uznał ich za kryminalistów, którzy rozpoczęli tą właśnie jatkę. Powiedział tylko, że są oni fanatycznymi zwolennikami swojej partii, a jatkę i bitwę rozpoczęli tylko ze względów ideowych przeciwko swoim przeciwnikom. Hitler przyjechał jeszcze raz na Dolny Śląsk w 1932 roku, kiedy prowadził kampanię do Reichstagu. Wybory w listopadzie w 1932 roku okazały się sukcesem dla NSDAP w Świdnicy. Zdobyli 35% głosów, a później w wyborach samorządowych zdobyli ich 41%. W 1933 roku w marcu Trzeciak oczywiście złożył wniosek, aby przyznać Adolfowi Hitlerowi honorowego obywatela miasta Schweidnitz i do tego zmienić oczywiście jeszcze nazwę placu Wilhelma na Adolf Hitler Plac. Rada jednogłośnie przyjęła te wnioski. Oczywiście radni SPD w ogóle nie przyszli, byli zastraszeni. To spowodowało, że Trzeciak został później nadburmistrzem Świdnicy, a w 1937 roku został posłem. I później wraz z bratem, który był oskarżony właśnie na ławie tutaj w sądzie w Świdnicy. Zmienili nazwisko z Trzeciak na Tręg, aby nie kojarzyło się z polskością. To na tyle w dzisiejszym odcinku. Pamiętajcie o Letty Shops. Link do rejestracji znajdziecie w opisie pod filmem. Możecie tam znaleźć naprawdę wiele podwyższonych cashbacków. Jeżeli zainteresował Was ten odcinek, zachęcam do odcinka Wizyta Adolfa Hitlera na stadionie w Wałbrzychu. Link do tego odcinka znajdziecie w opisie pod filmem. A dziś Świdnica jest kolorowym, pięknym miastem, pełnym słońca i ładnych kobiet. Miastem murali i Świdnicą zarządza wspaniała kobieta. Warto do Świdnicy przyjechać. Do zobaczenia. Serdecznie pozdrawiamy naszych mecenasów. Wspierają nas m.in. Adamigo 50, Awid 2, Tomasz Barabasz, Grzegorz Barsz, Bajker Budzyk, Radosław Burczyk, Artur Chojecki, Gildorf K., Ola Kałuża, Kamil Klarecki, Michał Komisarski, Krystian Kulikowski,
Marcin Lukomski, Bartosz Łyżwa, Elsenau Militaria, Galicja Production, Małgorzata Sobczak, Wojciech Sroka, Mariusz Schubert, Mariusz Tokaj, Wojciech Byrski, Michał Chmielarczyk, Remigiusz Golanowski, Mirosław Kanak, Anna Kudła i Damian Ślęp. Ogromnie Wam za to dziękujemy.